nas goni. Rada, właśnie, pana pędzi dzieci, niech zacznie. Wycieczka to wycieczka, tam gdzie się sady. A tak się nie robi, trzeba powiedzieć. Wyruszamy światu się dziwo. Wszyscy jesteśmy. Najważniejszymi właścicielami tego pałacu była księżniczka Luiza i książę Fryderyk. Teraz pójdziemy do pałacu, pokażę wam ich portrety. Właścicieli, ale najważniejszymi właścicielami była właśnie księżniczka Luiza i jej mąż książę Fryderyk. I wiszą ich portrety, wiszą tutaj na honorowym miejscu w holu wejściowym do pałacu. Oni mieszkali tutaj 150 lat temu. Pokażę za chwilkę, pójdziemy do jednego z pokoi, w których prawdopodobnie księżniczka Luiza mieszkała. Niektórzy goście mówią, że słyszą różne dziwne głosy, że trzaskają drzwi, że słychać jakiś szum, że trzeszczy podłoga i mówią, że to prawdopodobnie księżniczka Luiza. Ja nie wiem, próbowałem parę razy zaczaić się na nią, żeby zobaczyć, czy to na pewno ona, ale do tej pory mi się nie udało, chociaż mieszkam tutaj już mało. Z tego balkonika jest ładna pogoda. Dzisiaj nie, bo dzisiaj jest tak troszeczkę zamglone, to między drzewami widać śnieżkę. Także pała a tam dalej właśnie. Ty nie musisz pójść. Nie musisz. Tylko my musisz. Idziemy. No, fajnie! Kiedyś dawni właściciele, jak ich dzieci były niegrzeczne, to je tam zamykali w tej piwnicy, żeby sobie tam trochę posiedziały i zastanowiły się nad tym, jak to zrobić, żeby być grzeczni. Oczywiście was to nie dotyczy, bo jesteście bardzo grzeczni, ale pokażę wam tą piwnicę, bo jest bardzo... restauracyjna, jak przyjeżdża do pałacu duża grupa, to tutaj je obiady. W tej sali kiedyś była stajna, tak jak mówiłem. Katarzyna. Co? Super! Już jedziemy, już. Uważajcie. Każdy raz tak.